Powieść jest wieloskładnikowa i jest jakby pęknięta poniekąd w środku, ponieważ zaczyna się jak klasyczna saga rodzinna, czy opowieść rodzinna. Ten typ powieści zresztą był popularny na początku XX wieku. Po to, żeby z biegiem czasu, no i przybywaniem tomów, przekształcić się w taki wielki fresk historyczny, czy prawie epos historyczny, prezentujący szeroką panoramę życia społecznego. Co więcej, w niezwykle dramatycznym momencie historycznym, bo w momencie poprzedzającym wybuch I wojny światowej i ewokującym samą I wojnę światową, co z punktu widzenia Polaków było no, niezwykle istotne, ponieważ zapowiadało możliwość odzyskania niepodległości. Tak więc od opowieści rodzinnej do wielkiej historii, opowiadanej z takim dramatycznym, można by było rzec, napięciem. No i temu samemu zadaniu podporządkowana była formuła gatunkowa powieści. Pod tym względem Noce i dnie też nie są takie nadzwyczaj jednorodne. Można powiedzieć, że zaczynają się jako taka fabuła bezakcyjna, bo fabuła składająca się z szeregu luźno ze sobą związanych opowieści, które mają zapowiedzieć dzieje rodzin. Te opowieści nie są ze sobą na tyle wyraziście powiązane, żeby wynikały jedna z drugiej. Potem to wszystko dramatycznie przyspiesza w trzecim akcie, a potem znowu w czwartym i piątym wraca do takiego nieciągłego, nowelistyczno-opowiastkowego charakteru. No, miarą tego, jak to się odbywało po kolei, jest fakt, że Dąbrowska przez dobrych kilka lat po wydaniu Nocy i Dni drukowała w różnych zbiorach swoich opowiadań takie fragmenty, których nie włączyła do tekstu, takie obrazki i nowele, które się w tekście nie znalazły, aż wreszcie w którymś momencie wydała po prostu tom, który zatytułowała Ostróżyny. No, co samodowodnie objaśnia, że no, były to już całkiem takie drzazgi, choć o bardzo niekiedy interesującym charakterze, których nie udało jej się w fabule zmieścić. Podobnie nieprosty z punktu widzenia ewentualnego adaptatora charakter miał zakres czasowy powieści. No, to jest jakby nie było 50 lat między 1864 a 1914 szmat czasu. No i wreszcie chyba takim ostatnim już komplikującym rzecz zadaniem z punktu widzenia scenarzysty czy reżysera w perspektywie czasu była także i sprawa narracji. Powieść ma kilku narratorów, z tego dwie kobiety, no, które pierwsze skrzypce w tej narracji grają, a to Barbara Niechcicowa i jej córka Agnieszka, ale pojawiają się także inne postaci, które w którychś momentach przejmują narrację. Wszystko to razem no, czyni tekst atrakcyjnym, ale trudnym. To też chyba, tak to powinnam powiedzieć, rozumieli, czyli z tego też chyba zdawali sobie sprawę wszyscy ci ludzie filmu, którzy ewentualnie myśleli o adaptacji Nocy i Dni. I to zapewne, czyli ta konieczność takiej ogromnej, selekcyjnej pracy, obligowała ich do tego, że za każdym razem ten zamysł pozostawał z zamysłem właśnie, a nie był realizowany, choć przecież wszyscy ci ludzie, no jakby to powiedzieć, za Alicją Hellman, której jeszcze nie czytali, mogli powiedzieć, że adaptacja jest podstawową techniką twórczą filmu. No cóż z tego, kiedy trzeba się było nad tym napracować. Więc
odstręczała ta powieść, ale jednocześnie zachęcała. Ambiwalentny do niej stosunek miało też to środowisko filmowe, z którym związany był na różne sposoby Jerzy Antczak. Głównie myślę tutaj o także Jerzym Kawalerowiczu, który był takim mentorem w którymś tam momencie dla Antczaka, i kiedy ten wyjawił mu swój pomysł z zaadaptowania Nocy i Dni, powiedział: rany boskie, ale to takie nudne. Antczak sam też no, nie miał łatwego życia, ale za chwilę sobie powiemy o tym, dlaczego ostatecznie się zdecydował. Jerzy Antczak, który jest właściwie bohaterem tego widowiska filmowego, urodzony w 1929, wyższa szkoła aktorska ukończona w Łodzi, bo tak się wówczas nazywała, 1953, tuż po dyplomie zaangażowany do Teatru Łódzkiego, gdzie i aktor, i reżyser z niego bywał. Ale od mniej więcej 1960 roku związał się już najsilniej z telewizyjnym ośrodkiem łódzkim. Występował tam w wielu rolach, jako reżyser przede wszystkim, ale także i jako kierownik czy dyrektor programowy telewizji, przepraszam, teatru telewizji. A funkcjonował w tym ośrodku łódzkim głównie jako reżyser różnych form, bo był reżyserem teatru telewizji. Wiele spektaklów teatru telewizji zrealizowanych w Łodzi bądź w Warszawie wyszło z jego ręki czy spod jego ręki. Był autorem wielu realizacji filmu telewizyjnego, tak by to można było nazwać. Zresztą chyba był jednym z pierwszych ludzi w Polsce, którzy przenosili potem spektakle teatru telewizji na język filmu telewizyjnego i wychodziły z tego niezwykle interesujące nowe w stosunku do prototypu realizacje. A w którymś momencie stał się także reżyserem filmów kinowych, można by było tak powiedzieć. Czyli był dość wszechstronny, różne realizacje, różne techniki, różny język, a ta sama materia, jaką była materia filmowa. Jeżeli chodzi o materiał wyjściowy, którym się posługiwał, to można by było powiedzieć, że Antczak był wszechstronny. Trudno powiedzieć, że miał jakąś wybraną, ulubioną epokę, bo właściwie realizował wszystko. Od sztuk współczesnych amerykańskich, na przykład Szklanej menażerii Tennessee Williamsa, do na przykład późnego średniowiecza, bo był jednym z pierwszych ludzi, którzy na scenę polską teatralno-filmową wprowadził Wielki Testament Wiona. Ale równie dobrze radził sobie w obrębie na przykład XIX-wiecznej literatury. Jak mówimy o XIX-wiecznej, to i pierwsza, i druga połowa XIX wieku były mu jednakowo bliskie, bo na przykład z ogromnym powodzeniem zrealizował Wystrzał według Puszkina, a świetny był jako realizator sztuk Czechowa. A doskonale robił polskiego Żeromskiego, robił Wierną rzekę, która się niezwykle w swoim czasie podobała. I robił także polski repertuar współczesny, myślę o Zdzisławie Skowrońskim, autorze Małych Form, dzięki któremu Antczak no, uzyskał prestiżowe włoskie nagrody telewizyjne, zwłaszcza za taki spektakl Mistrz, który właściwie chyba należy do klasyki polskiego teatru telewizyjnego, a potem także i filmu telewizyjnego. Mówi się zazwyczaj jednak, że Antczak szczególnie tkliwie, że tak powiem, czytał Czechowa. I że w Czechowie było bardzo wiele rzeczy, które były Antczakowi może nieco bliższe niż inne, i wymienia się zazwyczaj to, że no właśnie, ładnie radził sobie z psychologiczną głębią bohaterów czechowskich, że znakomicie potrafił odczytywać
takie portrety wewnętrzne czechowskich bohaterów, że w ogóle lubił taki dramat kameralny, dramat powiedzmy czterech ścian, bo lubił także całą oprawę sceniczną takiego dramatu, że znakomicie czytał rekwizyt, że świetnie umiał grać czy ogrywać kostium, że wyczuwał epokę pod względem potrzeb scenograficznych. No, jednym słowem, o tym Czechowie się zazwyczaj mówiło dobrze albo bardzo dobrze w związku z realizacjami Antczaka. Był więc na pewno, i to nie ulega wątpliwości, w tych swoich realizacjach telewizyjnych no, utalentowanym i bardzo wszechstronnym adaptatorem. Przy czym na pewno nie uprawiał dwóch typów adaptacji, które bardzo często się nawet i wam na Akademii zdarza oglądać, a to Antczak nie należał do tych reżyserów, którzy traktowali tekst jako pretekst, czyli jako punkt wyjścia do autorskich wizji czy eksperymentów, jako czystego źródła inspiracji, które jest tylko tym źródłem i potem się od niego odchodzi. Po drugie też, Antczak nie był adaptatorem, który na bazie tekstu pierwotnego, czyli tego pierwowzoru literackiego, tworzy widowisko, które żyje zupełnie własnym życiem, co się bardzo często u takich adaptatorów, na przykład z gruntownym wykształceniem malarskim, pojawia. Jakim był adaptatorem, o tym za chwilę, a ta chwila się zdarzyła latem 1970 roku. Ja tutaj mam taką książkę, którą przed dwoma laty wydał Antczak i przerzucając ją teraz znalazłam tam taki pasus. Mianowicie w 1970 roku Antczak, no jako już można by było powiedzieć wytrawny adaptator z 10-letnim stażem, bo od tego 60 pracuje dla telewizji, dla teatru i dla filmu telewizyjnego. Jakby to powiedzieć, współtowarzysz życia wybitnej i przez i w wielu realizacjach jego występującej żony Jadwigi Barańskiej, został przez rzeczoną Jadwigę Barańską, jak on to tutaj pisał, narażony na zepsucie mu urlopu. Ponieważ Barańska mimochodem przed wyjazdem na urlop powiedziała, że dobrze by było, żeby Antczak przeczytał Noce i Dnie, a Antczak miał z lektury Nocy i Dni wspomnienia jak najgorsze. Ale ponieważ żona nie należała do łagodnych, krótko mówiąc, była uparta, więc Antczak zabrał te Noce i Dnie na urlop i napisał w parę lat dobrych później tak. Los, po tej lekturze znaczy, dał mi w ręce kawał pięknej literatury, której dotąd nie rozumiałem. I teraz co dalej? Ujrzałem ogromną szansę dla nas obojga, dla Jadzi Barańskiej jako Barbary, dla mnie jako reżysera i scenarzysty. Można było powiedzieć, że kości zostały rzucone w tym momencie, Antczak już nie miał wyjścia. Musiał po prostu przystąpić do pisania scenariusza, no, na bazie tego przeczytanego tekstu. Nie budziło cienia wątpliwości, że no, ta decyzja podwójna, bo decyzja w imieniu Barańskiej i Antczaka musiała zaskutkować takimi, a nie innymi rozwiązaniami, nie demonizując sprawy. Wiemy już, jakiej adaptacji by Antczak nie zrobił. No to jaką mógł zrobić? Mógł zrobić adaptację, powiedzmy sobie najogólniej, ilustracyjną, ale
Antczak takim ilustratorem, w sensie człowiekiem pędzonym przez to, co mu daje tekst, nigdy nie był, bo on zawsze te adaptacje jednak w jakiś tam sposób dostosowywał do swoich potrzeb. A tutaj powiedział tak. Reżyser może dowolnie kształtować materiał literacki, zmieniając układ scen, dokonując wyboru wątków i postaci, ale pod warunkiem, że pozostanie wierny duchowi utworu i intencjom autora. Można by więc było powiedzieć, że miała to być adaptacja ilustracyjna, ale co to znaczy? Ilustracyjna, bo zgodna z duchem tekstu, ale czy dosłowna? No właśnie, ta ilustracyjność została przez kogoś tam nazwana kreatywną, a to mianowicie dlatego, że Antczak tam bardzo zmodyfikował, przekształcił i na swój strój, że tak powiem, dostosował tekst do swojej wizji artystycznej. Przyjmijmy więc, że adaptacja ilustracyjna to jest niekoniecznie taki rodzaj adaptacji, który nie jest ambitny albo nie jest poszukujący. No i co z tego wynikło? Po pierwsze, wynikło z tego, powiedzieć by można, okrawanie. Reżyser miał świadomość tego, że no niestety nie zrealizuje tego filmu zgodnie z tekstem, prowadząc fabułę, no bo wtedy po prostu nie jest w stanie tego zmieścić w normalnym filmie kinowym, a więc musi okroić. Co okroił? Okroił i on nawet w którymś z wywiadów zaraz ukazaniu się, po premierze filmu powiedział dlaczego. Okroił wątek narodowy i okroił wątek Agnieszki, córki Niechciców. Narodowy, co mu zresztą zarzucano, dlatego że wychodził z założenia, że sposób poprowadzenia tego wątku przez Dąbrowską, a dla niej to była jej młodość, ma charakter bardzo publicystyczny, miejscami zwietrzały, miejscami już nieczytelny dla współczesnego odbiorcy i że no, w związku z tym to jest taki rodzaj balastu, który może i ma charakter ideowo ważny, ale niekoniecznie artystycznie da się obrobić. No a w związku z tym musiała także polec Agnieszka Niechcicówna, bo ona jest głównym sponsorem, można by rzec, tego wątku narodowego. Na co natomiast położył nacisk i co zostawił? Zostawił sagę rodzinną, czyli opowieść o losach polskiej rodziny w bardzo ważnym momencie przełomu stuleci, wtedy, kiedy mianowicie przekształca się polskie społeczeństwo i ta rodzina ma ilustrować owe przekształcenia. Bardzo przywiązany do polskich realiów, w sensie anturażu całego filmu, jednocześnie bardzo zabiegał o to, żeby ten los polskiej rodziny był egzemplifikacją losu człowieka, losu rodziny w ogóle. Żeby to miało możliwie uniwersalny charakter, żeby to było coś, co by przywoływało refleksję o ludzkiej egzystencji wobec historii, czy w historii, czy w momencie, kiedy ta historia człowiekowi zaczyna doskwierać. Czyli z bardzo obszernego materiału wyłowił, wyodrębnił jeden wątek, duży, i postanowił poprowadzić go w miarę możliwie bez dygresji, żeby już dodatkowo nie rozbijać tego zamierzenia. Miał oczywiście do wyboru inne opcje. Mógł na przykład poprowadzić to w ten sposób, żeby zrealizować wiele wątków równolegle, żeby zatomizować ten tekst, żeby doprowadzić do gwałtownego zderzenia postaw, choćby nawet postaw pokoleń, pokolenia rodziców i pokolenia dzieci, zwłaszcza tej Agnieszki. No ale w sumie został przy tym, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy. Dlaczego? Prawdopodobnie w dużej mierze ze względu na to, że
on miał już obsadzoną, że tak powiem, główną postać, czyli Barbarę. I wokół Barbary no, realizował cały projekt, organizował cały zamysł, traktując tę opowieść Barbary i o Barbarze, no, jako taką egzemplifikację losu ludzkiego. Bo co to jest ta opowieść o Barbarze? To jest opowieść o tragizmie ludzkiej egzystencji, tragizmie, w który jest wpisany i taki jednostkowy los człowieka, no bo każdy zmierza do wiadomego końca, i tragizmie człowieka w historii, zwłaszcza człowieka, który w tej historii został zaplątany w jakiś dziwny sposób przez zbieg okoliczności. Te dwa rodzaje tragizmu się w Barbarze splatają. Po jednej stronie mamy, co Państwo zobaczycie, taką na wiele sposobów opowiadaną historię o doświadczeniach śmierci. Doświadczeniu śmierci małego synka Piotrusia, doświadczenia śmierci siostry Teresy, ukochanej babci, szwagra, męża. I perspektywa bardzo bliska i bardzo oczywista śmierci własnej. Z drugiej strony mamy ogromne doświadczenie egzystencjalne, bo cóż tam się dzieje? No tam się dzieje równocześnie w momencie, kiedy Antczak ten zamysł podjął, za chwilę o nim sobie powiemy, dzieje się równocześnie z tym losem Barbary, tragicznym, tragiczny los miasta, miasta Kalinca, które płonie. Ten pożar Kalinca jest taką ramą, która spina całą opowieść. A co to jest ten pożar Kalinca? To jest odwołanie do żywej historii. Kaliniec, czyli rzeczywisty Kalisz, miejsce, z którym związana była młodością i dzieciństwem Dąbrowska, został w 1914 roku jako peryferyjne miasto Królestwa Polskiego, peryferyjne, gubernialne, ładne, spokojne miasto, zasobne, został w pierwszych dniach sierpnia, czyli w pierwszych dniach wojny, opanowany przez armię pruską i po kilku dniach, na wskutek jakiejś prowokacji, bo do dziś właściwie nie wiadomo, jak to się stało, zbombardowany doszczętnie przez pruską artylerię. Rozstrzelano tam w czasie tych bombardowań i tej całej akcji pacyfikacyjnej kilkaset osób, ponad 10 tysięcy ludzi z tego Kalinca, czyli z tego Kalisza w sierpniu 14 roku uciec musiało. Była to klasyczna zbrodnia wojenna, bo czymś takim właśnie było nieszczęście Kalisza. I ten Kalisz, czyli Kaliniec płonący, odwołanie do tej historii autentycznej, historii żywej, powszechnej, można by rzec, jest taką właśnie ramą, dramatyczną ramą filmu. No i jest jeszcze trzeci element dramatu, koniec epoki. 14 rok, wybuch I wojny światowej, to jest koniec Starego Świata. Koniec świata Barbary, koniec jej egzystencji, jej bytu, wszystkiego. I w tym wszystkim, w tym podwójnym nieszczęściu, w tej świadomości, że nie ma znikąd ratunku, ta kobieta, stara już kobieta, której leitmotywem życia było ciągłe narzekanie, ciągłe poczucie niedostosowania, ciągłe poczucie urazy wobec życia, niemożność zaakceptowania tego życia, ta kobieta przezwycięża wszystkie swoje wieloletnie niepokoje, strachy, poczucie zagrożenia, poczucie buntu, poczucie krzywdy. I wtedy, kiedy wszystko traci, odnajduje sens życia i spokój wewnętrzny. Okazuje się, że wszystko nie jest warte ani wysiłku, ani zachodu, ani niczego, które jego jest. Zachodzi w niej w ciągu tej opowieści taka przemiana wewnętrzna, taka metamorfoza, która pozwala jej
przejść w pogodzeniu z życiem czy w pogodzeniu z losem, no właśnie, przejść na drugą stronę. Co to jest ta druga strona? Takim symbolem tego, co się z Barbarą dzieje i ma stać, jest bardzo ważny i właściwie pojawiający się u Antczaka już w momencie, kiedy ta lektura przymusowa go zmusiła do zastanowienia się nad możliwością adaptacji Nocy i Dni. Wyobrażenie symboliczne podróży Barbary do, nie wiem, kresu życia. Jak ta podróż miała wyglądać? No wyobraził sobie i trzymał się tego wiernie już przez cały czas Antczak. Wyobraził sobie motyw podróży Barbary odbywanej na żydowskim, ledwie trzymającym się osi wózku ze starą habetą, notabene ta kobyłka po prostu usnęła w czasie produkcji i trzeba było tam jeszcze jakiegoś innego, podobnie zmarnowanego konia szukać, żeby ją zastąpił w ostatnich sekwencjach. Otóż motyw wózka ciągniętego przez zmarnowaną szkapę, wózka, którym powozi znany bohaterce od lat stary Żyd Szymszel w czarnym hałacie. Obok Szymszela siedzi stara w czerni, bo wdowie jej czerni, Barbara Niechcicowa. I wózek w pewnym momencie jedzie, jedzie, jedzie i niknie w ciemnym lesie. Ten ciemny las i ten Szymszel jako Charon przewozi Barbarę symbolicznie na drugą stronę życia, można by było powiedzieć. I to wraz z tą wracającą drugą ramą narracyjną, czyli pożarem Kalińca, to są dwie takie klamry spinające tę opowieść. Tę opowieść, która ma charakter dosłowny i ma charakter symboliczny. Bo jak sobie powiedzieliśmy, ona opowiada o tym, co dzieje się wokół i co dzieje się w środku. I teraz jak to jest opowiedziane? No już sami Państwo widzicie, że jest to opowiedziane w postaci wielkiej retrospektywy. Trochę z tym też było kłopotu, dlatego że no, kiedy Antczak to konsultował wstępnie z Jerzym Kawalerowiczem, Kawalerowicz nieco niechętnie patrzył na tę opcję retrospektywy. Ale potem się okazało, że może nie całkiem słusznie. Nie cały film pod tym względem jest absolutnie doskonały. Ale proszę uważnie obejrzeć jego pierwsze 30 minut. Bo te pierwsze 30 minut to jest pewien rodzaj mistrzostwa retrospektywnego opowiadania. Na czym to polega? To jest tak opowiadane, że ma pozór jakiejś bezwładnej opowieści typu strumień podświadomości, ale w tej opowieści jest jednocześnie bardzo wyraźnie zademonstrowana taka logika chronologii emocjonalnej. Na dodatek ta opowieść jest zrealizowana w ten sposób, że czas się cofa. Czas w tej opowieści musi się cofać i jeden obraz ewokuje poprzedni obraz, nie następny, tylko poprzedni. To jest taka opowieść, w której ruch akcji pozornie postępuje, ale wciąż jest to opowieść o przeszłości. Potem, już po tym znakomitym 30-minutowym wprowadzeniu, ta opowieść zaczyna przyjmować bardziej linearny charakter, jest bardziej tradycyjna. No może także i dlatego, że Antczak miał ogromny szacunek dla widza.
Może on go nie kokietował, ale wychodził z założenia, że z widzem należy się liczyć. Liczyć tym bardziej, że dla tego filmu miał to być widz, no powiedzmy, szeroki, nie powiem masowy. Za chwilę zresztą sobie o tym powiemy. W każdym bądź razie ta retrospektywa była metodą, za pomocą której historia była opowiadana. No i teraz jeszcze trzeba to było jakoś zamknąć. Cała praca nad filmem trwała 5 lat. Rok z tego zajęło przygotowywanie scenariusza. 4 lata mniej więcej kręcenie filmu i porządkowanie materiału. Antczak policzył, a ja skrupulatnie tu zapisałam, 513 dni zdjęciowych. Po co i dlaczego? Ano po to na przykład, proszę Państwa, że jak w którymś z wywiadów mówiła Jadwiga Barańska, niektóre trudne sceny Barbary i Bogumiła, proszę posłuchać, niektóre trudne sceny Barbary i Bogumiła były próbowane przez 1,5 roku. Oni obcowali ze sobą przez cały czas i wszystko to, co przewidywali, że będzie stanowić dla nich jakiś rodzaj bariery, próbowali codziennie przez 1,5 roku. Po to, żeby to zgrać, po to, żeby to dopowiedzieć, po to, żeby tam nie było dysonansu, po to, żeby nie było widać, że ci ludzie grają. Temu wszystkiemu towarzyszyła jeszcze i jedna sprawa. Mianowicie, znowu, niezwykła troska o znalezienie filmowego ekwiwalentu dla języka Dąbrowskiej. Nie tylko Antczak narzekał na język Dąbrowskiej. Tam dialogów jest w tym tekście, prototypie mało. Trzeba było te dialogi budować, trzeba je było w jakiś tam sposób wyciągać. Ale obok tego chodziło też o to, żeby przełożyć trochę język Dąbrowskiej na język filmu. No i jak? Najwygodniej, najprościej i najsensowniej było to zrobić w scenach plenerowych. Scen plenerowych w Nocach i Dniach jest nieco ponad połowę więcej niż scen we wnętrzach. Większość scen to sceny plenerowe. I teraz na czym rzecz polegała? Po raz pierwszy właściwie w polskim filmie dla potrzeb filmu zrekonstruowany został pewien typ krajobrazu. Krajobrazu stosownego czy właściwego dla otoczenia polskiego dworu z przełomu XIX i XX wieku. Co to znaczy zrekonstruować krajobraz? To znaczy oczywiście zbudować ponad 100 obiektów architektury małej i większej, łącznie z dworem i wszystkimi tam czworakami, trojakami, pięciorakami i co tam jeszcze w grę wchodziło. To po pierwsze. Przesadzić 300 dorosłych wierzb. No i spowodować, żeby one się przyjęły, ale powiedzmy, że to był biznes ogrodników. Zbudować otoczenie dworu w postaci całej roślinności, a więc sadów, warzywników, tego wszystkiego, co takiemu gazonów, dekoracji kwietnych, lip i czegoś tam jeszcze, co towarzyszyło typowemu dworowi polskiemu. Wszystko to zostało zrekonstruowane. No i w ciągu tych 4 lat było, że tak powiem, domem bohaterów. O pietyzmie, z jakim to wszystko było robione, świadczy jeszcze i druga kwestia. Mianowicie no jedną z kluczowych i wielokrotnie zresztą przywoływanych, co Państwo zobaczycie, scen był pożar Kalinca, ten pożar, który taką ramę stanowi. Sen z powiek spędzała sprawa tego pożaru zarówno ekipie Antczaka, jak i samemu Antczakowi. No bo nie chodziło o to, żeby spalić dekoracje z tektury, dykty czy jakichś tam deseczek. No bo to jakby nie patrzeć, nie o to szło. Szukali więc po całej Polsce właściwie miejsca, które można by było w majestacie prawa spalić. Chętnie im chcieli pomóc w Kaliszu, w mieście Marii Dąbrowskiej, ale okazało się, że chwilowo nie ma tam nic do spalenia.
No i wtedy szczęśliwie się zdarzyło, że do Antczaka dotarła informacja o tym, że pewien kwartał szczególnie zaniedbanych ulic na krakowskim Kazimierzu domaga się wyburzenia, ponieważ no, stanowi zagrożenie i należy go po prostu zwyczajnie zburzyć. Antczak pojechał, obejrzał, zachłysnął się. No i chyba trochę zaczarował gospodarzy Krakowa, którzy 2 lata czekali na to, żeby on skręcił film i dopiero wtedy zburzyli ten kawałek Kazimierza, a zrobienie pożaru Kalinca nie było sprawą łatwą. To było w środku wielkiego miasta. Palono przy pomocy napalmu, którego nie da się utłamsić, czyli nie da się zgasić, tylko trzeba doczekać, aż się wypali. No, była to dość skomplikowana operacja. A więc Kraków i Seroczyn koło Stoczka Łukowskiego, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. To były te miejsca, w których przygotowywano przez te 4 lata film. Do tego dochodziła niezwykła troska o rekwizyty. Państwo tam zobaczycie wnętrza, tam jest dużo wnętrz. Te wnętrza są właściwie zagospodarowane wszystkim tym, co udało się scenografom i ekipie Jerzego Antczaka zebrać w okolicy rzeczonego Seroczyna. To były lampy, to były obrazki na ścianach, to były dagerotypy, to były ilustracje, to były obrusy, to były serwetki, to były meble. To wszystko oddane na potrzeby filmu z taką chyba życzliwą chęcią współpracy. Antczak, jeszcze raz się powołam na ten tekst, powiedział po tych wielu latach tak. Był to okres takiego życia, którego już nigdy potem nie zaznałem. Czego dotknąłem, było dla mnie. Szczęśliwy jest reżyser, któremu uda się po latach o swojej produkcji tak powiedzieć. A co z tego wynikło, zobaczycie Państwo za chwilę. Dziękuję ślicznie.